Serwus! W dzisiejszym odcinku zupa strączkowa. Witaj na kanale Krychu Gotuje. Do przygotowania zupy potrzebować będziesz 500 g fasoli żółtej, 200 g bobu, 100 g świeżego groszku, 2 łyżki pasty sezamowej, 5 ząbków czosnku, 200 g ugotowanej marchwi, 100 g ugotowanego groszku, 1 łyżkę sosu sojowego, 1 łyżeczkę płatków chili oraz 1 łyżeczkę soli. Przygotowanie. Fasolę, groszek dokładnie umyj. W tym filmie wykorzystałem bardzo młode strąki, które nie mają włókien. To ważne, gdyż nasza zupa będzie miksowana. Bób wyłuskuję i wrzucam do 500 ml wody. Dodaję umytą fasolę i groszek. Dodaj 1 łyżeczkę soli i gotuj przez 20 minut. Do ugotowanych strączkowych dodaję 5 ząbków czosnku, 2 łyżki pasty sezamowej oraz ze słoiczka wcześniej ugotowane 200 g marchwi oraz 100 g groszku zielonego. Wszystko miksuję na jednolitą masę. Dodaję 1 łyżkę sosu sojowego oraz 1 łyżeczkę płatków chili. Jeżeli ich nie masz, możesz dać mielone chili. Wszystko jeszcze raz miksuję i cudowna, aromatyczna, pożywna i zdrowa zupa gotowa. Do zupy dodaję startego świeżego ogórka, ale świeża rukola czy pestki dyni również będą pasować. Jeśli lubisz zdrowe zupy, zapraszam Cię do obejrzenia filmów Zupa z ciecierzycy oraz zupa z soczewicy. Dziękuję za oglądanie, życzę smacznego i do następnego gotowania. Pozdrawiam, Krychu Gotuje.